Bogu. Wielka radość moja, że mogę być na tym miejscu, dlatego że dobrze jest być w domu Bożym. Ja chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa zapisany w Ewangelii Świętego Jana, 12 rozdział i werset 21. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Jeszcze jeden fragment Bożego Słowa z Księgi Daniela, 10 rozdział od 10 wersetu. Księga Daniela, 10 rozdział od 10 wersetu, strona 958. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach, i rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. O takie dwa miejsca Bożego Słowa. Swojego czasu przyszli ludzie do Filipa i mówią z prośbą: chcemy Jezusa widzieć. Chcemy Jezusa widzieć, chcemy Jego zobaczyć, i jak ważne, abyśmy byli tym narodem, który chce zobaczyć Chrystusa. Kiedy przychodzimy na to miejsce, u nas powinno być jedno pragnienie: ja chcę Jezusa zobaczyć, ja chcę widzieć Zbawiciela. Swojego czasu Zacheusz, on też pragnął zobaczyć Jezusa. Dla niego było wszystko jedno, co o nim powiedzą ludzie. On miał jeden cel: ja chcę zobaczyć Jezusa. Oto będą przeszkody, Zacheuszu, będzie szedł tłum, ty się nie dociśniesz. Ale on miał jedno pragnienie, on chciał zobaczyć Jezusa. I dlatego, że chciał zobaczyć Jezusa, on dołożył wielkich starań. On wszedł na drzewo. Może mu ktoś mówił: jak ty, będąc na takim stanowisku, wchodzisz na drzewo? Oto wstyd! Dzieci chodzą po drzewach, a nie tacy ludzie jak ty. Ale dla niego miało wszystko jedno. Co kto o nim może pomyśleć? On wszedł na to drzewo, dlatego że chciał zobaczyć Jezusa. On chciał zobaczyć Jezusa i Pan Jezus, on to zauważył. I kiedy on idzie z tłumem, Pan Jezus, on zatrzymuje się w tamtym miejscu i mówi: Zacheuszu, zejść śpiesznie na dół. Skąd ty wiesz, jak ma na imię? Panie Jezu, skąd ty wiesz? A on widział go, kiedy on wchodził na to drzewo. On widział, że u niego jest pragnienie, że chce zobaczyć Jezusa. I on mówi: dzisiaj będę w domu Twoim, chcę zatrzymać się. Śpiesznie zejdź na dół, ja chcę iść do domu Twojego. Halleluja, chwała Bogu. W księdze Daniela było czytane, że przyszedł do niego posłaniec Pana. I takie ciekawe słowa, które tu są powiedziane: oto ja przyszedłem ze względu na Twoje słowa, na Twoją modlitwę. Kiedy Ty postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się, to ja zostałem posłany do Ciebie. Kiedy Pan jest posyłany? Wtedy, kiedy my postanowimy zrozumieć i ukorzyć się. Kiedy my zaczniemy dokładać siły, wtedy przychodzi odpowiedź od żywego Boga. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, on wiele razy musiał uczniom przypominać, aby spojrzeli na Niego. Kiedy była wielka burza, kiedy się zerwała, a Pan Jezus spokojnie śpi w łodzi. Ot taka sytuacja. I oni przychodzą do Pana Jezusa i mówią: Panie, czy nie obchodzi Ciebie to, że giniemy? Wtedy Pan Jezus zgromił wiatr, zgromił tą wodę i się uspokoiło. I uczniowie dziwią się: kimżeż jest ten, że może i wszystko jest Jemu podległe, Jego słucha? Pan Jezus jak często musiał dla uczniów swoich przypominać, kim jest, aby oni zobaczyli, że to jest Chrystus. Aby oni zobaczyli w Nim nie po prostu nauczyciela, ale aby zobaczyli Jezusa.
Oni tak często się dziwili, dlaczego przychodzą burze w naszym życiu, dlaczego przychodzą te różne fale, które są przeszkodą w naszym życiu, dlatego abyśmy swój wzrok na nowo skierowali na Tego, który może tą burzę uciszyć, abyśmy byli tymi, którzy powiedzą: Panie, ja chcę widzieć Ciebie, Panie, jak dobrze, że jesteś w Łodzi, Panie, jak dobrze, że to Ty potrafisz rozwiązać ten problem i tą sytuację. Swojego czasu w Dziejach Apostolskich, no o tym czytamy, w pierwszym rozdziale, szósty werset i siódmy. Gdy oni tedy się zeszli, pytali Go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w całej Samarii, aż po krańce ziemi. Pan Jezus nawet po swoim zmartwychwstaniu, On musiał uczniom zwracać uwagę i mówić: wy patrzycie nie na to, co trzeba. Wy zwracacie uwagę nie na to, co trzeba. Jak często nasze oczy w życiu naszym patrzą nie na to, co trzeba, a my powinniśmy patrzeć na Sprawcę i do kończyciela wiary naszej. My powinniśmy patrzeć na Jezusa i to powinien być nasz cel. Dzisiaj, kiedy bracia usługiwali, wiecie, moje serce było poruszone, kiedy zastanawiałem się nad tym. Oto blubienica i duch wołają: przyjdź. Wołają: przyjdź. Czy ja dzisiaj wołam: Panie, ja chcę zobaczyć Ciebie, przyjdź. Panie, ja chcę widzieć Ciebie. Boże, Ty napominasz i mówisz: przyjdź, żebyśmy wołali, żeby u nas było takie pragnienie. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to jest ostatni rozdział Ewangelii Łukasza, On przyłączył się do uczniów, którzy szli i zaczyna z nimi rozmawiać. Dlaczego idziecie tacy przygnębieni? Co się stało takiego? Czy Ty jedyny pomnik w Jerozolimie, który nie wie, co się stało w tych dniach? Jak proroka wielkiego i mocarnego nasze władze ukrzyżowały. Wydali go starsi nasi na ukrzyżowanie. I Pan Jezus z nimi rozmawia. On wyjaśnia im znowu Pisma. On znowu im mówi. A ich serca były zamknięte. Oni nie widzieli, że to Chrystus z nimi idzie. Oni tego nie zauważyli. Dopiero kiedy został z nimi, oni prosili: Panie, zostań z nami, gdyż już ciemnieje, więc ciemno jest naokoło. Zostań z nami. I On został z nimi. Jak ważne, byśmy byli tym ludem, który potrafi powiedzieć: Panie, zostań z nami. Naokoło coraz ciemniej. My potrzebujemy, abyś był z nami. I kiedy On zaczął łamać chleb, ich oczy otworzyły się. Bracia i siostry, jak ważne, aby nasze oczy widziały Chrystusa, bo On chce podawać swój chleb, On chce nas posilać, On chce nas błogosławić. Ale jedno, czego nie możemy zapomnieć, jeśli z naszej strony nie będzie wysiłku, jeśli my nie będziemy dokładać starań, to my Go nie zobaczymy. Jeśli my nie wejdziemy jak Zacheusz na to drzewo, to On się tam nie zatrzyma. Ale jeśli wejdziemy, to On zna nasze imię. On wie, gdzie my jesteśmy. On widzi nasze serca. Daniel, on to dobrze rozumiał. I wiecie, ten werset, on z jednej strony jest wspaniały, a z drugiej strony jest dosyć smutny dla nas dzisiejszego dnia. Dlatego, że kiedy Daniel, on mówi tak, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwstawiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby Ci objawić, co ma przyjść na Twój lud. Bóg, On wysłuchuje modlitwy, ale często są pewne przeszkody, tak jak tu jest powiedziane, że przez 21 dni toczyła się bitwa. Odpowiedź od Boga wyszła, ale była bitwa, która musiała być toczona do tego momentu, aż przyjdzie do Niego posłaniec. I my powinniśmy dokładać siły. Jeśli Danielowi by opuściły się ręce drugiego albo trzeciego dnia, to mimo że wyszła odpowiedź, on mógłby jej nie otrzymać. Ale dlatego, że on stał,
i nie zatrzymywał się na tym, dalej dokładał siły, dostał odpowiedź od Pana. My bądźmy tymi, którzy chcą zobaczyć Chrystusa. Nieważne co naokoło, nieważne, że pustynia, jak było dzisiaj powiedziane, nieważne, że trudności, aby nasz cel był: Panie, ja chcę widzieć Ciebie. My będziemy modlić się do naszego Zbawiciela i będziemy Go prosić o błogosławieństwo, ale także dziękować, jak słyszeliśmy, za to, że On wysłuchuje modlitwy. Skłońmy kolana i będziemy się modlić. Amen.